Cześć, tutaj Olek, a.k.a. Wuzej, i dzisiaj w zasadzie miało być temat o broni, mojej ulubionej broni i również waszej ulubionej broni przy okazji, ale jednak po wejściu moim przypadkowym na Black Opsa rozegrałem tą rundę i po pierwsze, co się tam wydarzyło? Widzicie już jeden koleś z HK21. Ja nie wiem w ogóle, jaki jest sens jeszcze raz kupowania gry, jeżeli i tak leży się cały czas w jednym miejscu i czeka na fragi. Tutaj złapałem lekkiego laga i przez to padłem. I w zasadzie to mógł być mój jedyny zgon w tym całym gameplayu. Trudno, ich było więcej, bo mam trochę niefarta, ale no powiedzmy, że mimo wszystko ten deathmatch na Arrayu wyszedł, Arrayu wyszedł bardzo ładnie i konkretnie. Może to być nawet taki film, że tak powiem, pokazowy i szukam odpowiedniego słowa. Po prostu wzór, jak powinno się grać deathmatch, moim zdaniem oczywiście. Nie kampię tutaj, to nie jest kampienie, tylko obrałem sobie jeden, że tak powiem, większy punkt, jeden obszar, w którym cały czas stoję i po nim się poruszam. Ja jestem cały czas bardzo łatwo do zdjęcia, bardzo łatwy do zdjęcia i ja nie czekam, aż fragi przyjdą do mnie, tylko ja do nich wychodzę, wychodzę do okien, no i by the way, takie okno to nie tylko daje możliwość spojrzenia na całą mapę, ale z drugiej strony możliwość spojrzenia z całej mapy na mnie, dlatego no to nie jest najlepsza miejscówka do kampienia, dlatego też starałem się nie kampić i ostatecznie nie kampiłem. Ale dobra, oprócz tego, że no jako deathmatch wyszedł zarąbiście, to można powiedzieć, że jest to też taki przykład mojego pecha, no bo jak widzicie, teraz wszystko idzie po mojej, no, po mojej myśli pięknie. Chopper pierwszy, zaraz wpadną psy, SR-70, SR-71, ale zobaczymy, co się potem będzie działo. By the way, dołączyłem do tej gry w momencie, kiedy prowadzący miał 400 punktów, czyli innymi słowy 8 zabić i zostało mu tylko 22 do zakończenia tej gry, a ja już mam swoje psy i tutaj mogłem to troszkę inaczej rozegrać. Mogłem najpierw użyć tych psów, pobiegać troszkę z psami i w momencie dopiero kiedy padnę użyć mojego choppera, ale no zgrałem to razem, bo liczyłem, że te psy czasami pomagają, bo niejednokrotnie zdarza się, że ktoś schowa się za jakimś budynkiem i ledwie tak wystaje, że może nas dziabnąć Stingerem i wtedy ten pies może go podbiec, zabić. Także czasami dobrze współpracują te psy z chopperami, ale na FFA wydaje mi się, że lepiej użyć osobno. Mimo wszystko wyszło to bardzo szybko i tak jak widzicie, w tym momencie już przegoniłem pierwszego człowieka na serwerze. Wszedłem i w zasadzie po 2 minutach już byłem pierwszy. Gra, cała gra trwała 7:40, oczywiście no, mówiąc po teatrze. Czyli ja wbiłem po jakichś 5 minutach gry i to tempo nabrała ta gra, nabrała takiego tempa, że jak widzicie, wszystko się szybko skończyło. I tutaj jest już pierwszy z tych przypadkowych zgonów. Kolej rzucił nejda i oczywiście ja w niego wbiegłem. No no właśnie, wszystko idzie pięknie, pomyśli, aż w końcu zdarza się taki jeden zgon, który no, pociąga za sobą kolejny. I to nie tylko mi się to przydarza, tylko właśnie już niejednokrotnie chciałem o tym powiedzieć. No widać to na wielu innych gameplayach. Nie wiem, to może jest jakieś takie podejście psychiczne, że mniej się staramy, no teraz to akurat nie było podejście psychiczne, tylko po prostu Helka mnie ściągnęła. Ale po takiej świetnej serii człowiek tak nabiera chyba takiej mocy jakiejś i wydaje mu się, że jest niepokonany i to się szybko kończy. Chociaż dobre nastawienie na grę też, że tak powiem, obficie wynagradza, bo jeżeli ja ostatnio opracowałem sobie nowy tryb grania w MW3, ale o tym powiem jeszcze w następnym gameplayu, może przy okazji gameplayu o broniach. W każdym razie, no jak widzicie, szybki, 4 minuty zajęła mi tylko ta runda, szybki FFA. W każdym razie, dzięki za oglądanie wielkie, pamiętajcie, żeby skomentować, oceniajcie jak chcecie, ostateczny wynik 30 do 5. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, see ya!